pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje książkę księdza Stefana Dozenbacha Miesiąc Dusz Czyśćcowy. Oby ta książka przyczyniła się do tego, żeby nabożeństwo za dusze zmarłych w sercach wielu wiernych umocnić i pobudzić do działania. Na chwałę Bogu, dla zbawienia tych dusz i dla własnej korzyści. Pamiętajcie o uwięzionych. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje cykl Cuda Boże w świętych duszach czyśćcowych. Przykłady, które tutaj przytaczamy, wyjęte są z dzieł wiarygodnych pisarzy. Odrzucać wiele z nich dlatego tylko, że są niezwykłe i podziw wzbudzają, byłoby nieuzasadnione. Nie sposób temu zaprzeczyć, że zmarli się zjawiają. Opiera się to i na Piśmie Świętym, i na niezawodnych świadectwach. Przykłady te zebrał i opisał ojciec Gregorio Rossignoli z Towarzystwa Jezusowego. Ofiarowanie Matce Bożej. Niepokalana Dziewico Maryjo, Najwyższa Królowo Nieba, Ziemi i Czyśćca, Pocieszycielko strapionych, racz przyjąć w hołdzie czci, miłości i wdzięczności drobną tę pracę, którą u stóp Twych składamy. Błogosław temu ziarenku, by rzucone na rolę serc Twych dzieci, o Matko nasza, wydało obfity plon łaski, uświęcenia dusz, wyzwolenia więźniów czyśćcowych z ognistej katuszy. Niech miłosierdzie wiernych i krew Chrystusowa otworzą im bramy górnego Syjonu. Niech je wprowadzą do radości wiecznych, aby wysławiały Ojca, Syna, Ducha Świętego i Ciebie, o słodka, o łaskawa, o trzykroć błogosławiona Boga Rodzico, Dziewico. Dzień 9. Męki dusz czyśćcowych są ciężkie i długie. W cierpieniach tego życia, jakkolwiek gorzkich i bolesnych, jeżeli ich uniknąć nie możemy, cieszymy się nadzieją, że śmierć je zakończy. Ale nie tak jest w czyśćcu. Tam dusza nie umiera, a męki mogą być bardzo długie. Tam godziny wydają się dniami, a dni miesiącami, bo po śmierci najmniejsza kara czyśćcowa większą jest nad wszelkie ziemskie cierpienie. Pewien zakonnik ukazał się po śmierci bratu swemu i rzekł: 3 dni byłem w czyśćcu, ale te wydawały mi się dłuższe niż 1000 lat. Inny w zachwyceniu, cierpiąc męki czyśćcowe od jutrzni, to jest od północy do poranka, mniemał, że
150 lat cierpiał. Pewien człowiek, niedbający na męki czyśćcowe, iż mu się znośnymi wydawały, ujrzał raz przed sobą dwóch młodzieńców, którzy go porwawszy, wrzucili w dół ognisty. Tam, cierpiąc przez kwadrans, poczyna wołać w rozpaczy. Ratujcie mnie! Ratujcie mnie! Już od wielu lat cierpię straszne męki! Tak biedne dusze czyśćcowe, jęcząc w ognistych pożarach, liczą godziny swej męki, która im się wiecznością wydaje. Gdyby jeszcze mogły wiedzieć, kiedy się ona skończy, kiedy przyjdzie czas wybawienia, ale nie. Wiedzą wprawdzie, że kiedyś połączą się ze Stwórcą swoim i ta pocieszająca pewność zbawienia oraz paląca w nich miłość Boża dodaje im wytrwania w mękach. Ale kiedy to nastąpi? Kiedy wejdą do rajskich przybytków? Tego nie wiedzą. I aż do czasu od Boga naznaczonego. Zdaje się im, że ile razy pytają: kiedyż, o Panie, oglądamy oblicze Twoje? Zawsze słyszą odpowiedź: trzeba więcej cierpieć, trzeba więcej pokutować. Ta myśl powinna nas pobudzać do ciągłej modlitwy za naszych miłych zmarłych. Boję się, mówi święty Franciszek Salezy, boję się dobrej opinii, jaką mają o mnie przyjaciele moi, mniemając, żem dawno w niebie, zostawią mnie na długo w mękach czyśćcowych. Wielebny Beda twierdzi, co i z objawienia wiadomo, że wiele dusz cierpiałoby do końca świata, gdyby nie były wybawione przez modlitwy i dobre uczynki żyjących. Dusza niejakiego Piotra ukazała się i oznajmiła, że od 300 lat cierpi straszne męki czyśćcowe. Małżonka jego, świątobliwa niewiasta, za życia ciągle się modliła o jego nawrócenie i dla uproszenia tej łaski ofiarowała się z pielgrzymką do cudownego obrazu Matki Bożej, czego on wykonać nie dopuścił. Przeto dopiero po 300 latach męki pozwolono mu prosić żyjących o wypełnienie tego ślubu, aby mógł wejść do chwały wiecznej. Siostra świętego Wincentego Ferreriusza, imieniem Franciszka, niewiasta bardzo światowa, oddana próżności, przy śmierci szczerze się nawróciła. Spowiadała się z wielką skruchą, a przyjąwszy rozgrzeszenie, skonała, nie mając czasu do pokuty. Gdy brat jej odprawiał mszę świętą, ukazała mu się cała w ogniu, mówiąc, że skazaną jest na straszne męki czyśćcowe do końca świata. Wszakże, dodała, mogę być z nich uwolniona, jeżeli odprawisz za mnie 30 mszy świętego Grzegorza. Święty zadawał sobie różne pokuty i umartwienia dla przebłagania sprawiedliwości Bożej i uproszenia miłosierdzia dla siostry. A gdy odprawiał ostatnią z tych mszy, Franciszka ukazała się, jaśniejąca chwałą, uwieńczona kwiatami. I dziękując bratu za przyspieszenie jej szczęścia, w gronie aniołów wzniosła się do nieba. O, dobry Jezu, daj oglądać biednym duszom cierpiącym chwałę oblicza Twego. Krwią Twoją zagaś ogniste pożary, a wprowadź oblubienice Twoje do rajskiej światłości, aby Cię wielbiły na wieki. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. Przykład. Tomasz Kalimpretański, znakomity pisarz kościelny, opowiada w jednej księdze swojej taką historię. W górach alpejskich żył niejaki pan bogaty, dziedzic obszernych posiadłości, bezbożny, leżący w nałogowych grzechach z wielkim zgorszeniem całej okolicy. Lubił on bardzo polowanie. Pewnego dnia, goniąc za jeleniem, oddalił się od swych towarzyszów i na głos psów szczekających przybył na obszerną płaszczyznę, gdzie ujrzał leżącego wielkiego człowieka okrytego ranami, a przy nim z obu stron dwie wielkie bryły żelaza. Zdumiał się na ten widok myśliwy. Stanął jak wryty, a bojąc się jakiego złudzenia, zaklina nieszczęśliwego, aby mu powiedział, kto on jest i dlaczego tu leży. Nieznajomy tak mu odpowiada. Służyłem w wojsku Filipa, króla francuskiego, wówczas, kiedy Anglicy pod dowództwem Ryszarda opanowali ziemię piktawską i Gaskonię. Żyłem w obozie jak poganin, dogadzając wszystkim namiętnościom, gdy, zapadwszy w ciężką chorobę, stanąłem nad grobem. Przyjaciele moi radzili, abym się pojednał z Bogiem i przyjął sakramenty umierających. Ale jam o tym nie chciał słyszeć. Choroba jednak coraz bardziej postępowała. Wkrótce straciłem mowę i jużem był w konaniu, kiedy Pan Bóg miłosierny za modlitwą obecnych skruszył twarde serce moje. Nagle uczułem się zupełnie zmienionym. Ujrzałem przed sobą piekło otwarte, a uciśniony żalem za moje zbrodnie, błagałem Boga o przebaczenie i w tych uczuciach przeszedłem do wieczności. Wnet byłem oddany dwom szatanom, którzy, ach, już od wieków w postaci tych brył żelaza zawsze są przy mnie. Dręczą mnie i męczą, rzucają w przepaście, tarzają po cierniach, po ostrych kamieniach, z diabelską wściekłością znęcając się nad swą ofiarą. Biją mnie i szarpią na śmierć. Ale śmierci nie ma dla mnie. Jedną mam tylko pociechę, że te męczarnie kiedyś się skończą. Zaledwie to wyrzekł, wnet nieszczęśliwy rzucony był w powietrze, okrutnie szarpany i dręczony z niewymowną wściekłością. Na ten widok grzesznik struchlał. Przerażony bojaźnią sądów Bożych upada na kolana, korząc się przed Stwórcą swoim. O Panie! Zawoła z głębi duszy. Odpuść grzechy moje, zmiłuj się nade mną. Chcę już pokutować aż do śmierci. Tak się nawrócił on, zatwardziały grzesznik, tknięty łaską Bożą, a za jego przykładem nawróciło się i wielu jego towarzyszów zbrodni, co stwierdziło prawdziwość tego objawienia. Z tego przykładu i wielu innych przytoczonych w dialogach przez świętego Grzegorza i wielebnego Bedy wnosić można, że szatani są czasem narzędziem sprawiedliwości Bożej w karaniu dusz czyśćcowych i że niektóre dusze pokutują na ziemi. Zdanie to podziela i święty Tomasz, doktor anielski. Prosimy Cię, Panie, przyjdź na pomoc swym sługom, których swą krwią drogocenną odkupiłeś. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Dusze sprawiedliwe w czyśćcu cierpiące,
modliliśmy się przed chwilą za was. Módlcie się więc i wy za nas, umiłowane przez Boga i pewne, że Boga nigdy nie utracicie. Módlcie się za nas, biednych grzeszników, żyjących ustawicznie w niebezpieczeństwie utracenia Boga i unieszczęśliwienia się na wieki. Amen. Prezentowane przykłady pochodzą z książki Cuda Boże w świętych duszach czyśćcowych autorstwa ojca Gregorio Rossignoliego. Pamiętaj, że największą wartość dla dusz w czyśćcu cierpiących ma zamówiona za nie msza święta.